dobry. Może chcielibyście Państwo wziąć udział w badaniu z okazji Dnia Dziecka? Wybierzesz sobie parę rzeczy ze sklepu? Co ty na to? Nie. No czeka, nie chcę, dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani. Do wygrania są darmowe zakupy do domu. Tak, proszę. Tak? Proszę. Dobra. Tutaj? Ale to się za światło. Ładnie wyglądam? Jak zwykle cudownie. Chodź za mną. Stranger in the night. Ready or not, here I come. Boy, you better run and hide. Here comes Kto to tu postawił? Proszę. Chcesz? Ja nie będę tego pchał. Cały ty. Nie, czekaj! Shopping time! Czy tu widzisz jakąś analogię? A lunch ananas! Ona leci tak samo na zakupy jak... Ty nie bierzesz wszystkie rzeczy, no! Robię coś, nie przeszkadzaj mi! Muszę zadzwonić się. Dokąd to jeszcze będzie trwać? Moje party urodzinowe! Balloons! Red! Do czego jest? Bo jest dzieckiem. A ty nie jesteś dzieckiem, co? Tea break! Jak mama! Okej. Okay. Proszę, Sergiusz. Nie, ja wiem, gdzie jechać. Rządzicielka po tobie. Wziąłeś te moje, te bezglutowe. Bezglutowe. Zobacz, jaki wstyd. I o co ci ze mną chodzi, co? On myślał, że to jest darmowe. Ten ma na przystosunek do ceny wygodny sposób dozowania, nie ma alergenów i tych wszystkich innych. Cała mamusia. Bez mnie i mamy, to by byście z tatą zginęli. Chcesz wózek? Tak. Super. Możemy to kupić. Niestety jest za drogo. Ale to ma taki sam smak, w dodatku jest tańsza. Wiecie co? Za te wszystkie rzeczy nie trzeba płacić. Naprawdę? Naprawdę? Chcecie sobie coś jeszcze wybrać? Tak. Weźmy więcej. Dzisiaj babcia przychodzi na obiad. Jak wszystko ojcu w domu poprzestawia, to pewnie weźmie dużą dokładkę. Ja sobie z mężem na ten temat w domu porozmawiam. Wymusiliśmy tego za dużo. Może odłożymy coś i weźmiemy też coś dla mamy. Moje. Już. I wiesz to. Kochani mój. Powiem ci, że naprawdę... Naprawdę masz takie zdanie o babci? Nie, to tylko taki żarcik był.